Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku EDEK vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Matejko. No siema, no. Idealny początek. No dobra, generalnie trochę dawno nie było serii tej, więc mogłem trochę szczeczkę wyjść z sprawy. Widzę, że nagroda Turdiowa z Golda, czy to jest tak jakby mniej więcej twoja ranga, czy po prostu sobie dałeś? Jestem po prostu taką sezonu 6. Okej, okay, a jak masz rangę? Teraz to platyna chyba 1, dywizja 3. A ulubiony tryb? Od razu zapytam z bomby. O, myślę, że... W sumie nie mam ulubionego. A to tak może jak nie ulubiony, to jaki najczęściej grasz chociaż, czy też nie wiesz? Jak już gram, to raczej Rumble. Rumble, okej. Okay. W sumie, kurde, bo Rumble jest chyba zdecydowanie najbardziej popularny z tych takich ekstrasów. Poza tym, że co chwilę ktoś używa ci jakiegoś Rumble'a, to całkiem spoko tryb. Chyba 2 na 2 byłoby. W sumie nawet nie wiem. W sensie Rumble jest takie fajne sobie pochillować. Ale no. Ja i też jak możecie zauważyć tutaj, Matejka ma Nissana, to też sobie z szybkich i wściekłych auto wziąłem. Mam nadzieję, że się z niczym nie pomyliłem i ten Dodge jest serio z szybkich i wściekłych. Nie, no musi być z szybkich i wściekłych. No jasne. No, dobra. Bo jeszcze chyba był Ice Charger, tak jakby przez chwilę myślałem, czy jest Ice Charger, nie pomyliłem. Ice Charger to chyba raz był po free to play. No. Nawet nie wiem w sumie, czy mam Ice Chargera. No ale dobra. Żeby nie wyjść z sprawy, to kiedy zacząłeś grać w Rocketa? Ankieta. Ogólnie to zaczęło się u kolegi, to w 2000 mniej więcej 17, no nie? O, to tak jak ja. A tak na swojej konsoli tutaj to od chyba 2020 roku, od października. To już wtedy jak free to play był. Aha, od samego free to play. To ja w sumie niewiele by brakowało, żebym tak samo skończył i zaczął grać pewnie od free to playa, bo też zacząłem grać na PS4 ogólnie i wiem, że kiedyś Rocket był, pewnie już to mówiłem na paru odcinkach, ale mniejsza. Wiem, że kiedyś Rocket był w PS Plusie za freeka, w sensie za freeka. No po prostu jak miałeś PS Plusa, to był Rocket do odebrania i potem mnie tyłek piekł, żeby kupić Rocketa po prostu, zapłacić za gierkę, co było za freeka i czekałem, że może będzie z powrotem za darmo. Więc jak mi się bardzo uparł, to też bym poczekał do free to playa, ale... Ale w sumie nawet jestem zadowolony, że kupiłem go wcześniej. Też fajne itemki tam. No. W sensie nie, no wiadomo, że poza tym, że nagrywam tego Rocketa, to w sumie od momentu jak kupiłem, to zdecydowanie ulubiona gierka. No, a mainuję to ciągle opię już od dwóch lat. No. Ponad. A tak poza Rocketem to w co pykasz? Poza tym to Need for Speeda coś tam grałem. A teraz właśnie widziałem a propos Need for Speeda? Nie czytałem o tym, ale bo jest ten najnowszy Need for Speed, który się nazywa ten kreskówkowy, jak on się nazywa? No, Unbound. Unbound. No to widziałem właśnie V2, że to jest aktualizacja, czy nowa gierka to będzie? To jest nowa gra, już od tamtego roku jest. Ale w sensie nie, bo wiem, że jest Unbound, ale widziałem coś takiego jak Unbound V2, czy tam coś takiego. Nie wiem, czy to będzie jako aktualizacja, czy jakby nowa część. Raczej aktualizacja. Raczej aktualizacja. Okej. No sobie myślę, żeby właśnie chociażby EA Play Pro wziąć na miesiąc i przejść właśnie NFS-a. My ogólnie kiedyś dużo grałem w Need for Speedy. Od jakiegoś czasu gram na konsolach, to te Need for Speedy to totalnie inna gierka się wydaje niż kiedyś była. No, ten teraz Unbound, jak sobie obejrzałem serię na YouTubie, to w sumie fajnie wyglądał. Znaczy jedyne co mi się nie podoba, to te skrzydła tam. Ale to chyba to ziomek co akurat oglądałem je wyłączył. Że tak jakby, że to można wyłączyć, nie? No to git. No, że to można, normalnie masz te animacje do powyłączania. Nie wiem, czy wszystkie, ale że większość tych animacji możesz sobie w ustawieniach wywalić. Że to jest takie... Że to jest takie spoko, że serio sobie chce pyknąć. No nie, no co jest? Piłka atakuje. Dobra. Wyklikany pad. Ile masz już pada tego samego? 8 lat. O kurde, to faktycznie może być ciężko. Ja tak... O, dobra. Nie wiem, w sumie jak się więcej gra, to mniej więcej tak po roku pady od PS4 klękają. W sensie, no nie to, że padają totalnie, tylko że tam albo jest, jak to się nazywa, drift gałki? A, to te analogi. Tak, coś z analogami, że tam już tak jakby wykrywają ci ruch, jak nic nie robisz, albo jakiś double click się pojawia. No tak. Ale to i tak słyszałem, że na padzie od PS5 jest dużo gorzej, że tam to już po 2 miesiącach dużo ludzi ma problemy. Ciekawe, czy mi się uda chociaż jeden gol strzelić. A jeszcze będą kolejne tryby.
A wiesz w ogóle, co zagrałem w nowym meczu? A, nie wiem. Czyli będzie ten wymyślany. A jakieś w ogóle hobby poza grami? Jakbyś miał powiedzieć? Hobby poza grami? Akwarystyka. Akwarystyka? Jakbyś tutaj miał widzom, oczywiście to dla widzów bardziej opowiedzieć. No to hodowla po prostu ryb akwariowych, no nie? No. Słodkowodna. To dobra, to teraz najważniejsze pytanie. Jakim gatunkiem ryby jest Nemo? O, błazenek. Ale tak nie ma dokładniejszej nazwy? Nie, no po prostu błazenek. Okej. Czyli tak jakby, ale w sensie, kurde, bo to jest jakiś rodzaj błazenka, czy wszystkie błazenki wyglądają mniej więcej tak jak on? No, wszystkie. Znaczy są też różne odmiany, no nie? Okej. Taka czarna. W sumie fajne. Miałem w życiu dwie rybki, więc tak jakby... Też lekkie hobby to było moje, ale aktualnie nie mam. Ja teraz te hoduję między innymi na łąki Inessa, tam czerwone. Aha. Rodostomusy, pielęgniczki Ramireza i... A to jakoś zawodowo, w sensie jako praca czy jako hobby? Nie, jako hobby właśnie. Okej. A i w międzyczasie jakbym ten pozdrowił jeszcze. Dobra, to dawaj, teraz pozdrowienia, lecisz. No tak, serdeczne pozdrowienia dla Arashi, Bambusek, Bilusek, Karolek Admin, Ikonik, najlepszy moderator w sumie, Domestos, Konserwa, Polak, Fritti, Virgo, Pantera, Junior, Juni, Vitos i Pavikson. Wiesz co, teraz pomyślałem, bo serio chyba z listy poleciałeś, co nie? No to. Że powinieneś spróbować wymienić wszystkich nie z listy. Ile byś zapomniał, to by był taki smaczek dla nich. Czekaliby na pozdrowienie i ile byś zapomniał powiedzieć. Kurde, że dopiero teraz na to wpadłem. Ło, już widzę chyba. Hitseeker, ale nie wiem, czy coś poza Hitseekerem. Czy po prostu Hitseeker. Ej, dawno nie grałem Hitseeker. Nie wiem, czy kiedykolwiek grałem Hitseeker 1v1 w sumie. Za daleko sobie wyjechałem chyba. Cholera. Nie! Nie do obrony. Ej, ogólnie jak wybierałeś Hitseekera, to mogłeś dojść dowolną mapę, czy tak jakby... No tak, dowolną mapę. Okej, okay, czyli nie, tylko te, co były... Skręciła. Lewo, sprawa, pomylone. Tak. O, czekaj, bo nie zadałbym najważniejszego pytania odcinka. To... Czekaj, który jest... No dobra, po obiedzie generalnie jest. Co jadłeś na obiad? No to każdy by mi krzyczał, jakby mnie zadał. Makaron z serem. Ja w sumie... Makaron z sosem serowym jakimś tam, więc tak jakby praktycznie to samo. Ja jakby bo z tym to jest serem masz myśli z twarogiem. No, z twarogiem. Tak. I to się jeszcze jest z jakimś cukrem, mlekiem czy czym? No, z cukrem. Okej. Okay. Tata chyba bardzo lubił to jeść ogólnie. Jakim cudem tego nie strzelił? Ej, bo to jest chyba do 7 goli ogólnie. Nie wiem, czy to jest zawsze tak, czy tak było tylko na tym. Chociaż nie, no tutaj wątpię, że będzie do 7 bramek, ale jak był ten trybik online, to by do 7. A lubisz grać Hitseekera, czy tak o sobie dałeś? Okej. Żeby było ciekawie. Dobra, bo ogólnie to zapytałem, dobra, jest. Nemo to błazenek. O. No tak. To jaką rybą jest Dory? Dory? No. Ojej, z akwarystyki morskiej taki słaby jestem. Okej. Nie. Bo kiedyś generalnie widziałem Dory w akwarium, ale... Nie wiem, co to za ryba była. No też, ale to... nie pamiętam nazwy właśnie. Bo ogólnie fajnie wygląda. W sensie nie wiem, czy głównie wygląda na tyle fajnie, że widzisz, że po prostu jest Dory? Czy na tyle fajnie, że po prostu sama w sobie fajnie wygląda? Czy to jakby... W sumie tak, szczerze to... No. W sumie to i to. No pewnie i fajnie wygląda i... No. Kurde, jakby ryby... Tak jakby mogły same wytrwać, to chętnie bym sobie sprawił. W sensie pewnie jak masz jakieś fajne... O kurde, akwarium? To no. Wtedy... Samo ci karmi i tak dalej, sprząta. No ale to też ale dużo miejsca trzeba. Automatyczny podajnik kupić sobie. No, to też aktualnie w sumie nie mam miejsca na akwarium. Może kiedyś sobie walnę. I będę miał rodzinę z Nemo, ten, powstawianą. Za mocno chyba. A nie? O, tu w słupek walnę, dobrze, bo nie trafiłem. No to też chyba leci w słupek. A dobra, kopnę. O to, a już miałem powiedzieć coraz lepiej. No to tak jak zawsze komentatorzy na meczu. Ej, serio, to jest do 7 goli. Ej, jajco, bo nie było napisane ogólnie na mutatorach. To dawaj jeszcze raz po prostu, chyba że chcesz zmienić jeszcze na jakiś inny trybek. A to można zmienić w sumie. No dobra, mamy spotkanie numer 3, czyli ulubiony tryb. Już mówiłeś, że w sensie ulubiony tryb. A nie, w sumie okay. Mówiłeś chyba, że Rumble. No więc tak jakby... Bo na początku mówiłeś, że nie masz, a potem, że jednak Rumble. Ale tak jakby mniejsza. To z jakiego odcinka trafiłeś na kanał? Totalnie sam sobie przypomniałem o tym pytaniu.
Z jakiego odcinka to chyba było ten. Jak chyba lepiej grać, czy coś takiego. A to było po free to play już, jak zacząłeś grać w Rocketa, tak jakby, nie? Tak. Okej. Czyli jeden chyba powinien ten tworzyć jakąś listę, tak jakby. I sobie zapisywać, z którego odcinka jaki widz jest, ale w sumie za mało nagrywam ostatnio tak versus widzowie, żeby na tej liście coś więcej było. Ale nie wiem, zawsze mnie to ciekawi w sumie, z jakiego odcinka ktoś trafił, bo generalnie bardzo dużo ludzi jest właśnie z tego poradnika. Trzymaj, trochę żeby ci boosta nie brakło. Ty, hopi, idealnie mam to samo co ty. No jest... Dobra. Nie, ale ten początek tego filmu to mnie po prostu rozwalił. No, nie wiem jak to będzie zmontowane jeszcze. Taki plan, ale takie świerszcze chyba kusi ten, że będą. Bo normalnie taka cisza jest i myślę sobie, nie wiem, czy musiałeś na chwilę pójść, czy co? A to po chwili, że nie przechwytuję akurat. Ogólnie jestem wielkim hejterem tej mapy, tak tylko powiem. No nie wiem właśnie czemu ją wybrałem. A bo daje się losową. No, nawet nie zobaczyłem na mapę, jaką wybieram. Okej. W sensie, no jak dajesz ten, to podstawowo chyba losową ci daje, więc... Wow. Jakby to nie musiał od siebie założyć. No, tak. Dobra, double tap. Jak król. O, jeszcze miałem zapytać cię o ulubione auto, to... Co jest twoim ulubionym autem w rakiecie? Widzę, że grasz... Masę... O kurde, czyli jednak nie ten. Nie... Znaczy, Skyline. Nie są też gidy, ale... Okej. Masamuna, pamiętam, że znajomy kupił na początku, jak właśnie gierkę kupiłem, to ze znajomym. I on jakby Masamuna miał i mi się mega podobał wizualnie. Ale chyba nie było długo na niego promocji, to skąpiłem. Bo kiedyś ogólnie, przed free to playem, to te autka były tak jakby dostępne za... DLC, no, za pieniądze. Tak, za DLC, ale to było tak jakby, że co jakiś czas było chyba 50% zniżki, ale na wybrane auta. I był taki w ogóle... Kurde. Salon samochodowy był w Rockecie w ogóle dostępny. Mega fajnie to wyglądało, szkoda, że ten koncept jest usunięty, bo tak jakby... No, fajne to było właśnie. Bo to po prostu fajnie wyglądało. Już nawet, no. Już kij z tym wszystkim, ale to naprawdę fajnie się prezentowało. Pewnie większość z was nawet nie wie o tym. No szkoda, fajnie jakby to wróciło. No. Bo to było na pewno spoko. Nawet jakby teraz te auto, co są wszystkie dostępne, były przedstawione w ramach tak jakby salonu. I tak jakby też trochę z Need for Speedem się kojarzyło, że też tam do samochodu, że też tam tak jakby do salonu samochodowego wchodziłeś. Generalnie mega fajny koncept, szkoda, że... O kurde, sorry. Szkoda, że został usunięty. Tak samo w chińskiej wersji Rocketa też jest tak jakby mega fajny garaż. Kurde. Aj. O jest. Wreszcie, chociaż jedną brameczkę. W każdym meczu po jednej bramce. Tak jeszcze może wspomnę, bo tutaj jak Matejka się dostał na odcinek? To Matejko akurat dostał się przez wykupienie rezerwacji na Discordzie za walutę serwerową, ale już od teraz, z tego co mi się wydaje, w sensie jeszcze teraz nie jest dostępne, bo tak jakby jest za szybko, ale za jakiś czas będzie dostępna poza Discordem, również na Twitchu za punkty do odebrania rezerwacji właśnie swojego miejsca do Edek vs. Wizowie. Także zapraszam i na Discord i na Twitcha. Dobra, kopnął cię ktoś kiedyś? Widzę, że bardzo nie chcesz dostać kopa. Nie mogę, że tak spierdziliłeś z bramki akurat, jak mi kopniaka chciałem sprzedać. No. Kurde, co jest? Ścierpła mi ręka. Która? Lewa. To od skręcania to w sumie ważniejsza chyba. W sumie nie wiem, która jest ważniejsza. Ogólnie znam... Jest jeden pros w Rockecie, którego kojarzę, co gra jedną ręką. Ej, czekaj, spróbuj coś. Ej, bo w sumie nie można zrobić Cooksir Pincha na tej mapie, tak jakby, ale można zrobić takiego stanę. Dziwnego. O kurde. Zimowa piłka. Jeny! Jest. Boże. Strzeliłeś kiedyś samobuja? Z double tapa? Z double tapa? Nie. Czekaj, bo mam plan zabójczy. No dawaj. Nie, nie! Ej, dużo brakowało? Nie, właśnie nie. Ja pierdzielę, jakby to wyszło, to by był taki klip, taki piks. Ej, kurde, ale mam pomysł. Tego to ja się nie spodziewałem. Ej, tak z przeciwnikiem zrobić na Ramblu faktycznie? Żeby grać Rambla i grać do momentu, strzelisz double tapa przeciwnikiem. Że zmusisz go do ungola double tapem. Ej, przecież to jest...
Ej, to jest jeden z lepszych pomysłów, jaki ostatnio miałem, aż się podjarałem trochę. Nie dałoby się chyba dobrego tytułu wymyślić do takiego filmu. Dobra, w sumie tak czy inaczej, ja tutaj już dziękuję za wzięcie udziału w tej oto zapomnianej już ostatnio serii trochę, bo faktycznie nie pamiętam, ile miesięcy temu był ostatni film. Też również dziękuję za to, bardzo miło było. Zwykle na końcu pytałem, kogo chcesz pozdrawić, ale to już jest odhaczone. Albo dobra, wiesz co? Odłóż tą kartkę i teraz z pamięci lecisz te same osoby i zobaczymy, kogo zapomnisz. Zepsujemy tutaj jakiś... chyba, że się nie podejmujesz wyzwania, zostawiamy cię. Podejmuję. Dawaj. No to tak, Arashi, Bambusek, Ikon, Karolek, Bilusek, Konserwa, Domestos. Dalej tam było... Ojoj. Co to tyle? Pawikson, Witchos, Juni, Junior. Kurde, nie pamiętam reszta. Fritty się obrazi. O kurde. W sensie chyba Frittiego nie wypowiedziałeś, bo chyba pamiętałem, że Frittiego wcześniej mówiłeś. I chyba Pantery jeszcze no, nie powiedziałem, nie powiedziałem. Wcześniej mówiłeś. No. Dobra, to pozdrawiamy tutaj. Widzicie teraz, o kim Matejko nie pamięta. Ale nie, bo ogólnie nie ma szans nigdy spamiętać. Nawet jak coś to jest, tak jak są te takie teleturnieje, czy tam na necie ktoś robi typu wymień 15 owoców 30 sekund, to tak samo leci. No. No ale dobra, to jeszcze raz dzięki wielkie za wzięcie udziału i ja się już będę żegnał. Elo, elo.